Droga w ujęciu biblijnym była bardzo ważna. Bardzo wiele działo się na drodze. Oto Jeroboam wychodzi z miasta i spotyka proroka, który jest odziany w nowy płaszcz. I prorok przekazuje mu właśnie na drodze, czyli właśnie w tym momencie, kiedy Jeroboam jest w ruchu, wtedy, kiedy jest w stanie przyjąć wiadomość, przekazuje mu bardzo ważne treści. Oczywiście, kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, to Jego życie było w drodze. On sam o sobie mówił, że jest drogą, prawdą i życiem. I oto widzimy, jak Pan Jezus spotyka na drodze Samarytankę, jak leczy jej serce, jak spotyka niewidomego Bartymeusza i pyta go, co chcesz, abym ci uczynił. I to czyni na miarę jego wiary. Bartymeusz odzyskuje wzrok, ale wydaje mi się, że bardzo istotną prawdą o Jezusie, który chodzi po drogach naszego życia, żeby, tak jak apostołowie idący z Jerozolimy do Emaus, żebyśmy się zgodzili na to, żeby On w drodze naszego życia, żeby On swoim słowem, które jest mocne, które jest zdecydowane, żeby leczył nasze serca, żeby leczył nasze frustracje dotyczące naszej przeszłości i żeby również potrafił z wielką mocą, z wielką siłą, za naszą zgodą, żeby mógł, lecząc serce, rozwijać przed nami przyszłość, gdzie On już jest po to, żeby nam błogosławić.